Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Darek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FS 19 na moim kanale. Jest odcineczek z PGR-u, wyczekiwany bardzo długo, mam nadzieję, że przez wielu. Nie czuję, jak rymuję oczywiście. Jeszcze mam za głośno, bo są różnogłośnie nagrane piosenki świąteczne. I jak widzicie, dzisiaj akcja Sianokosyn. Trzeba szybko przedstawić naszych współgraczy, ponieważ zaraz nam się akumulatory rozładują i nawet nie zapalimy. A więc co, jest z nami dzisiaj piękna choineczka, która składa się z trzech osób. Od dołu, albo od góry. Wałęsiak! Siema. Mister Rick od dołu. Siema. I Kuba Kaziu. Ejo. No. Jak widzicie, jesteśmy na PG, że tak mówiłem. Pomału wracamy z systematycznością. Dobra, wsiadamy, bo naprawdę zaraz nam akumulatory padną i będzie po. Dobra, ja pojadę pierwszy troszeczkę, bo. Ja drugi. Ja Albo słyszę. Kuba drugi. Moja trzydziestka nadal nie uruchomiona, no dobra, idźmy. Chłopie, to jak ty tam tą trzydziestkę będziesz miał chciał odpalać, to. Zgaśnij światło, albo akumulator Ja. rozładujecie. No już lekko, ledwie są rozładowane, dlatego tak Adam długo odpala. Jogin. Dobra. Ja to ganiam. Ja pojadę troszeczkę dalej, dobra, bo ja mi. Widzę, że OBS pęka i stęka. Ech, wiecie no. Dobra, a więc no. Czekaj, Adam, musiałem zrobić kółeczko. Jak widzicie, jesteśmy, tak jak mówiłem, na PGR-ze. Dzisiaj akcja zielonka. Czekaj, Karol, zwolnij trochę, bo za szybko idziesz. A ile ty na godzinę jedziesz? Nie wiem, bo mam włączony kompletnie ten. Ja mam włączony kompletnie chudy. Włączone. Jednak mi się tak jak mówiłeś przed odcinkiem, że mi się przyda. Że kupisz mi na święta osobniego tak fizyczne, to na pewno mi się przyda, wiesz? Poczekaj, ty za wolno jedziesz. Dajmy pierwszemu może. Czekaj, czekaj. Halt! Dobra. NDH. Dobra. Czekaj, czekaj, Karol. Ja wyprzedzę was trochę, żebyście mogli mnie nadgonić, jakby co. Nie, ja muszę chody sobie włączyć. Czemu przetrząsanie jedzie drugie? Sorry. Bo ja się zgubiłem. Puść Kubę za sobą, weź. O nie, to nie działa tutaj to. A kurczę. Dobra, Houston, będziemy jeździć 10 godzin, 10 na godzinę. No to chyba jest źle po prostu ogarnięty mod za wolno. O! Dobra, na równej płaszczyźnie jadę 13. To jest coś. Dobra, więc jak widzicie, możecie się zastanawiać od początku odcinka i pytać się, co to jest w ogóle za MTZ, którym jadę. To MTZ przyjechał do nas ze wschodu. I no, to jest już na nasza własność. Nasza własność, no. Na naszym gospodarstwie, na naszym PGR-ze będziemy go używać, ale nie nasze. Boże, coś czuję, że te piosenki świąteczne wcale nie będą słyszalne. Nie, ja co słyszę, taka bomba dźwiękowa z tyłu za mną jest, że. Nie wiem, o co ci chodzi. Ale ono dziwnie się podnosi, ta kosiarka. Ty, ja będę chciał, żeby się ktoś ze mną zamienić. No chętnie. No, kurde, tak jak mówiłem, wracamy z systematycznością. Dobra, jeszcze pierwsi. Hopy, co poszły. Ja nie będę mieć takiej bomby ten. Nie będę mieć takiej bomby na ten, na uszach. Karol, co poszły, tam 60 pewnie jest piątka i gazopór, nie? No tak się kosi, a nie dwójka i gaz w ogóle nie. Jedynka i gazopór. Ja mam jedynkę i gazopór. No i tak ten kontener jest na tym MTZ-cie. To jest na naszym gospodarstwie właśnie przyjechał za. Sprzedaliśmy 900. Nie, 904 nie. Słuchaliśmy 1604, Zetora 12045 i coś jeszcze.
Chyba nie, to wszystko. No i przyjął wtedy za te dwa czynniki MTS-cik, czurka, już pojechała do nowego roku. Tak, ja tam byłem jakieś problemy dziwne ze sobą. Chyba Kasia znów nie umie jeździć. To może się zamienimy, kurwa! Nie, wiesz co, bo to nie ma wspomagania i to... To chodź, MTS ma bardzo dobre wspomaganie. Czekaj. O, tempomatik włączony i można jechać. No kurde, ale co jest? Nieprzystosowany prosto na początku był ten MTZ, tyle. Mój błąd, dobra. Jedziemy. No chyba, że ja chłopaki przejadę i... mogę chyba... Ej, wiecie co, może się skoczę i przyczepię na coś innego. Albo coś innego wezmę do tej kosiarki, o, pod umzę skoczę. A jak chcesz. No bo ja jadę i no, on nie chce jechać. Pa, Karola. On już drugie odkrożenie wali. Ja tam wyrwał w ogóle to. Bo ja umiem jeździć, a nie. Ta. Kuba dalej nie zrobił prawo jazdy. Widzę, że tutaj takie szlacki jakieś poszły. Dobra, i ty co? Właśnie mieliśmy mu robić dzisiaj kurs. Dobra, po polu jeździ dzisiaj, to tam się mu nic na razie chyba nie stanie. Ale tu jeszcze nie, jest... Nie, ale sprzętu tak. Jak widzicie, tu jeszcze jest... Się boję. Jeden nowy nabytek, dobra, tak, stanę już. Jest zetor. Ej, Karola, mogę użyć swojego zetora? Pewnie. Dobra. Siup. Widzicie, zetor... zetor, kurwa. Karol, o Boże, przeknąłem na odcinku, no nie. Przepraszam bardzo, słuchajcie. Dobra, i jak widzicie, Karol kupił sobie za swojego... Chyba też poprzednio zetora, nie? Bo to, nie. Za co ty sobie to kupiłeś? Za zetora. No, za zetora, ale to jest 10... 145, o. Mniejszy, ale lepszy, mam nadzieję, będzie. Jeszcze jak? Dobra. I'm coming. Teraz ja was jak bolid będę doganiał, nie? Chłopie, mówcie mi bolid. Aż ty tam jedziesz? Zeturem. Chłopie, mówcie mi bolid. A to jest ta kosiarka jest do niczego. Chyba Kaziu jeść 12. Dobra. Chociaż. No. No i tak, jak widzicie, na tej łące robimy sobie siano. Może na live'ach to będziemy przesąsać i na pewno na odcinku tutaj fajnie by to zgrabić i... zgrabić i pozbierać. No i tak, wlatuje to 22 grudnia. Odcinek jeszcze jeden się pojawi 24 grudnia, świąteczny, ale to jeszcze zobaczymy, czy może z chłopakami. Każdy jakieś życzenia do was złoży dla telewidzów. Naszego jakże szczytnego celu programu PGR na dole. W ogóle Karol chyba jedzie już drugie kółeczko. Ale ja się teraz trzecie będę jechał. No ale ja się teraz czuję jak bolid, nie? Hopy. Ile na godzinę? Przynajmniej mi się tak nie kopie, nie? Ile na godzinę tam na liczniku powinien mieć? Na liczniku to tam jest full 20. Teraz czuję, że żyję. O Boże, teraz będę koło naszej bomby dźwiękowej przejeżdżać. O, Adam wyminął. Po co ma światło włączone? Jest jasno, ten ma światło włączone. Mówię, akumulator padnie i będzie. Ja go holować nie będę. Dobra, nie mam problemu. Zapchasz go. Nie musisz ciągnikiem. Ale no. Kurde, tak włączyłem świąteczne piosenki, jakby to był odcinek świąteczny, ale to jeszcze wiecie. Przed smak świąt, no to wącyłem. Kiedy wy to oglądacie, to pewnie jest 2 dni do Wigilii, także... No. No, wtorek aktualnie mamy, więc...
Aktualnie nagrywamy to w niedzielę. Jeszcze i jak, no bo był ten przesuń i chcę wrócić z regularnością. I tak w Wigilię pewnie jeszcze coś usiądę i dla was nagram, dla was w zapas. Bo po prostu będzie mi wygodniej, będę mógł się więcej opierdzielać czasu w grach podczas ferii. A i możliwe, że możliwe, będę remontować w prawdziwym, teraz mówię o prawdziwym życiu, będę remontować Ursusa C4011. Jest możliwość taka, że będę nagrywał z tego może coś z głowy. Zobaczymy, bo już mam ten mikrofon, ten kupiłem sobie krawatówkę. I nie wiem, może jeszcze będą jakiś vlog, jakieś Q&A. Więc piszcie sobie tam pod różnymi odcinkami jakieś pytanka, ja na pewno sobie pozglądam, na pewno też jeszcze Instagram, co do tego będzie. Więc i może, więc kończąc tą o tej C4011, możliwe, że pojawi się seria z remontu tego ciennikowego, bo już na tak poważnie chcę się za ten ciennik naprawdę zabrać. I mówię to sobie tak, od tego dłuższego czasu, a teraz, że będzie ta przerwa świąteczna, to możliwe, że coś tam się dla was nagra. Więc no. Więc no, ten tego. Jeszcze ja. Teraz każdy jest w innym położeniu, ale jak przynajmniej Karola doganiam, to jest dobrze. No bo ja to się próbuję. My name is Bolit. Moim ciągnikiem, oddawaj mnie. Zaraz będzie 60. To nie jest. Ale można się wymienić, Darek, można się wymienić. No później się na pewno wymienię, bo chcę sobie jeszcze może też poprzetrząsać ową 30, którą Adam wyciska z niej siódme poty. Nie testowałem swojego rytora. Jak ktoś czasem ktoś chce zrobić jakieś takie funny moments, coś takiego, albo musimy sobie pomontować jakieś śmieszne teksty Karola. Bo nie było ich mało. Ta, bo ja jestem śmieszny. Ha. 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 Karol Bolit. Dawaj je w jeden. Nią. Lecimy. No my tak. Skrzydła już rozłożone, to można lepiej. Jeszcze ja. No, bo ten tak ogólnie ten twój zetur to tak tam trochę kosiarkę na piu, ten 180 chcę podnieść, jakbyś chciał zobaczyć i zobaczyć. Czekaj, panie, czekaj tu pan. Dobra, panie, daj mi tego zetora na chwilę. Ze złoma? Wsiadaj do 60. Nie, dobra. Teraz my name is Bolit. O Boże, ale to idzie, dobra, to ja się tym włożę do końca odcinka. Dobra, to już, ja już nie wysiadam z niczego innego. Mówcie mi Bolit. Ja mam pytanie, czemu tutaj idzie, jak za przeproszeniem gówno? No słuchaj, chciałeś przetestować, no to sobie testuj. Ja już 60 nie oddaję, bo już koszę. Jest to moja 60, proszę o oddanie 60. O kurde, ale mijaka zrobiłem, to było przebrzydłe, znaczy mijaka. Zjechałem z toru koszenia. GPS mi się wziął i włączył. Ja też to zrobiłem przed chwilą. GPS mi się włączył. Ty pewnie co po chwilę. GPS, no. GBRS. Tutaj dorobię po Kubie najpewniej. Dobrze, nie ma problemu. A mnie tu nikt nie dogania, ja jestem pierwszy. od swojej kolejności. Chyba tak. Czekajcie, gdzie jest Adam? Adasiu, gdzie ty? Od drugi. Od kogo? Albo ja jestem pierwszy, nie? Dobra, mi jakiś się coś na później tam Karol ogarnie. Ale teraz są 60, to czuję, że żyje, nie? Gdzie to jak szatan? A właśnie, bo... O Jezu, dobra. Trochę Kubie się tak trochę bardzo pojechało. Tak. O, czyżby Karol zrezygnował ze swojego fetora? Nie, proszę pana, ja z zetora nie rezygnuję. Ja rezygnuję z tej kosiarki. Nie mów, że dyskówkę podepniesz. Nie, o to chodzi. O to chodzi, że no...
Coś tu nie domaga w tej kosiarce. A nie mówię, że ja do tego będę podpinał dyskówkę, bo nie. Bo nie będę do niego podpinał dyskówki, bo to jest za dużo. To nie! Czy za dużo, to nie wiem, pociągnąłby prawie. Co, co, ta, tak 30. Kała! Im under in the water, nie, im under the water, please help me. Are you water? Please help. I'm under in the... I'm under the water, please help me. Bul, 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 bul. Darka nie widzę, on taki szybki jest, on z prędkością światła jedzie. Ja boli, nie? Chłopie, ty się obrudzisz, że ja już 5 kółek zrobiony mam koło ciebie. To nie jest źle. O, teraz powinieneś mnie widzieć, bo teraz zwolniłem, żebyś widział mnie przynajmniej przez chwilę. No, widzę chwilę. Chłopie, jak to jest bolid Formuła F1, nie? Super się tym leci. Ale w ogóle ta 60 jest po aktualizacji, to ma super... pana. To ma kozak dźwięki. Toż ta dyskówka to... Patrzymy, a Karol zaraz tą dyskówką bierze, jeszcze ma z przodu podpięte tą przednią kosiarkę. Nie no, aż na takie rzeczy nam na PGE, że tutaj nie stać. No. Ale można było kiedyś zrobić z tego GR-a. Bo pomału PGR-y się kończą. My jesteśmy jeszcze najdłużej działającym PGR-em. No to prawda, po policji. I under the water, please help me. Bul, 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 bul. Moja 60 najlepiej działa, nie? Siema! No. Żółta, piękna. Teraz powiedziałem, że ci nie oddaję. No a ja lecę teraz z dyskówką, większa szerokość robocza. Jednak! Dawaj 30 od razu. Michelangelo, wyprzedzanie, nie? Łogi tam tym fatorem. O Boże, ale ten zator idzie teraz, dobra, dawaj. Hopie ten zator. 22 na godzinę na liczniku. 21. Nie, 12. Ja 16 jadę. Ale sobie tam ze spokojem pyr 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 pyr. Radiko pewnie jest na Marksa, że słychać w sąsiedniej wsi, co tam Adam słucha. Radiko w tej 30, ha, dobry. No, Siri. Nie nawet radia nie ma. No ty nie masz bez kabina, to tam masz bieda edition. Ale nie, ta robota tu wyjdzie tą 60. Zaraz jest Adasiu. Ja cię mógłbym dogonić. Ile jeszcze raz jeździsz? 16. Dobra, ja cię dogonię. Oddam ci na chwilę 60, a ja sobie zasiądę w stery papaja. Jakkolwiek to brzmi. Czaj, czy dziecko? Tak. To jest moja jedna. Ciapka. Papaj. Czapkę. Papaj. Już czapek już bym wolał mówić. Jeszcze jak? Po co wybierać, jak można zabrać obie? Bo mi już za szybko mi jest. Bo mi za głośno. Więc lecimy. Ja jadę ogółem teraz 15, bo jechałem 10, ale no... Wiesz. Teraz chyba... Mówisz, że rozgrzać się, 60. Pa, pa, pa! Nium. Starego, ty ile jedziesz? Ja, 22. Chłopie, ja cisnę jej tak po garach, że... No. Jak to? Ja jej cisnę tak po garach, że ona nie czuje, że ona czuje, że żyje, nie? Przepraszam. Kurczaki, pierdzielone. Co? Będzie szybka wymiana, to? Czekaj, bo najpierw cię dogonię, żeby był zapas i później ci oddam. O Boże, ja to już słyszę stąd.
Powiedz, kiedy mam ten, wysiadać. Dobrze, nie problemu. O, na tej prostej. Dawaj! Szybko wymiana. O kurde. O, ale ci powiem, bomba, bomba dźwiękowa, że to szok. O kurde. Chłopy się kosiarkami stykają, o, nie? Dobrze. Dobra, a nam zaczęło się. Zaraz nie nadaje się. Ja cię muszę do innego bolida wiesz, wsadzić. Test na prawo jazdy dla Adama też się szykuje. Tak. Ja nie wiem co jeździć. Dobra, to dla... Ja dla Kuby przeprowadzę, bo Adam to jeszcze jakoś potrafi coś jechać, ale Kuba to... A ja jako, że jestem bardziej wymagający, będzie zaliczał kilka razy pewnie. Ale to już pewnie w kolejnym odcinku. Jeszcze jak? Na to w świątecznym. Dokładnie. Zdawanie prawo jazdy przez Kubę. Blisko jest, to będzie miało trudniej. I przez Adama. Każdy będzie się... Ty, a właśnie. Czym będą zaliczać? Jakim pojazdem? No weź, najpewniej MF-em. Albo papaja weźmiemy. Nie, mefedrona lepiej. Mefedrona? No, na tym, na prawie ostek jest chyba Zetor. Nie zawsze. Nie zawsze, no. I starszy ciągnik. Tak, różnie. Znaczy, do chyba 60 czy 70 koni. No to, no ta, no to na pewno. No to mefedrona weźmiemy. W takim albo razie. Ułom złoma. Nie, ułom złoma niech... Ułom złom niech się stoi, weźmiemy mefedrona. Nie, 60 jest łatwe. Łatwo to ty jesteś. Wiecie co? Proszę się tu nie obrażać na odcinku. Dobrze, nie ma problemu. Czapo! I na Ziberem znowu hasują! Kurde, trochę jeszcze nam zostało, nie? Jeszcze jak? To dużo nie mało. Dobra, już się przyzwyczaiłem jakoś. To dobrze. Dawaj bolidem. Dlaczego tak jedziesz? No tak. Bo muszę obkłaść stawa. Dawaj też stawa. Ta... Masz tak zaraz nie zostawię, że musisz się obkaszać. Żeby w ogóle ruszyć nogą. Ale nie, mówię na jakimś tak przykładzie, że ktoś ma tak zaraz się z tego stała, że... Jako wicedyrektor PGR-u, no. Wicekierownik by było. PGR, nie powiem co, cię z, no, pracy. No nie wiem, jak do dyrektora ktoś chce się wyrzucić. Ojej. Ojej. Właśnie, też cię zastanawiam, jakby to było. Ale ty Kuba Kasiu jedziesz. Dawaj Kuba, robię. Dawaj Famaxa na kosiarce. Się przejmujesz. Bo to jest te cienniki, żeby nimi pracować. Dawaj Famaxa nim. Ale 15 to jest max, nie? 22 to jest max. Zaraz zjadę na gospo i przerobię. W końcu 52 kunie, nie? To ja dojadę do końca i zjeżdżę na gospu przerabiać. Ja jeszcze chyba zrobię kółko i będziemy kończyli łocinę rezy. O jest. Żarek, żeby odcinek nie był nudny, dokończ kółko tym. Czym? Login. Jak pobieg do tego. Jak mi dają, to bierę, nie? Ja się kłócić nie będę. Ja się kłócić... Był Darek, Darka nie ma. Był Darek i nie ma. W takim... Co wy robicie za rondo na środku? Hopy co rondo walą, nie? To jest równanie, żebyś miał łatwiej. Równanie to na matematyce są.
równania. Pożegnania. Ja pojechałem przerobić kosiarkę sobie. I tak kończymy odcinek. No cóż. Kuby nie będzie tyle. To poczniesz. Trzeba nie to dokończyć. Jeszcze i ja. Ale to już poza odcinkiem. Ta na live, można z tego live'a zrobić. No, no. A ferie? Zobaczymy. To będą dopiero korona ferie. Ja. Nie, dlaczego? Locky down. Nie, no niestety, no ale... Moim zdaniem to jest bardzo głupia rzecz, że zrobili lockdown, bo... Szczerze to... I tak już strasznie nas ograniczają, ale to też jest... Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy, jak wszystko. Tak, zaraz zobaczysz, ja pojadę. Ja patrzę tam, pewnie jedzie UM z łomem, nie. UM z łomem. Co ja? UM z łomem. Dobra, nie, sorry. Naprawdę ci słownik kupię. Dobra. Co to jest? Już... UM-ie. UM z łom. Amebo. Czekaj dalej tam chwilę. Zaraz będę i zobaczysz tą strzałę. Dobra, chłopaki. Dojeżdżajcie tak koło mnie, żeby nudno nie było. Ja idę na patrzeć. Bo ja z mojego ciebie teraz zrobiłem bolid, a nie ciągnik. To mam już do ciebie. Zobaczycie, patrzcie teraz. Tarek? Co? Mam już kład się wjechać? No tam za mnie tak podjedźcie się, ustawcie. Ale nie wiem, czy ciebie nie przejadę. Kurde. Co ty z tym zrobiłeś? Właśnie. A to ty, Karol. O Boże! O Boże, jak to idzie! 27 na godzinę! Ja cię kręcę, paść te to, chłopaki! Jadę mnie, ja byłem i mnie nima! Ja byłem i mnie nima! Dobra. Zmieniłem na 25, na 27, przepraszam. Dobra, zakrętka na środku łąki i tyle. Dla przetestowania Fomaxa. 25. 27, przepraszam, 27. W kolejnym odcinku zrobimy wyścig. Jo, aj, ale to było... Przeciąganie liny każdego ciągnika. Ta, czy dziecha, versus Fetor. Czy dziecha versus Fetor. Albo nie, dobra, stójcie, stój, albo Adam, weź podjedź. Kuba, już nie ruszaj ten, albo Adam, podjedź tutaj bliżej Zatora. O, jeszcze, no dawaj. No i to jest miniaturka, dobra. Inna miniaturka jest. Dobra, chłopaki, ustawcie się przy wszystkich swoich zestawach. A my... Szczerze powiem, że cholera wie, który to mój. Ty masz pół garażu, nie? Na polu. Dobra, a my co? My takim akcentem dziękujemy za obejrzenie odcineczka. Był z nami dzisiaj Mr. Rick aka Karol. Ja. Wałęsiek aka Adam. Papaj. Ja. I Kuba Kazio aka Kuba. Bolid. Byłem. Kuba boli. No to dobrze, że byłeś. To my co? Dziękujemy za uwagę. Chodźcie, chłopaki. Jeszcze pokażcie swoje szpetne mordki. Dobra, idę na flaszkę. Dobra. To tam, to weź już otwórz dla mnie też, a my dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć. Lo. Pa, pa. Halo. Halo.